Dzień dobry Państwu, szanowni wobec Wita Kapitan Misowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry bardzo, witam szanownych Lisowczyków i wszystkich innych, którzy oglądają ten materiał. Jest 24 kwietnia, witam serdecznie i jeśli się będzie próbało, pamiętajcie, liczę na Wasze lajki, liczę na Wasze udostępnienia, komentarze. Liczę również na Wasze wsparcie dla niezależnej twórczości internetowej, a wszystkim tym, którzy już to robią, za to bardzo serdecznie dziękuję, bo to dzięki Wam takie niezależne materiały mogą powstawać. A teraz przejdźmy do tego, co dzisiaj ściągnęło mnie przed kamerę. Szanowni Państwo, pierwsza sprawa dotyczy rzeczy ważnych, ale jest tam jeszcze kilka innych, które będą równie ważne. To jest kwestia Rosji, która rozmieściła nośniki taktycznej broni jądrowej na granicy z Finlandią. Rosja przerzuciła pod granicę wyrzutnie Iskander-M, które mogą przenosić taktyczną broń jądrową. Napisał o tym portal The Moscow Times, oceniając to jako odpowiedź na wejście Finlandii do NATO. W tytule publikacji The Moscow Times podaje, że Rosja przerzuciła na granicę z Finlandią kompleksy z taktyczną bronią jądrową. Czy rzeczywiście jest to prawda, że już tam są od razu też przemieszczone głowice tego typu? Tego nie wiemy. Natomiast propaganda jest propaganda. Portal podaje, że źródła informacji o głowicach nuklearnych nie zostały ujawnione, ale powołuje się jedynie na tekst w rosyjskiej gazecie Izwiestia sprzed kilku dni. W tekście tym poinformowano bez odniesień do taktycznej broni jądrowej, że Rosja przerzuciła do Kareli przy granicy z Finlandią systemy Iskander-M. Więc jest to zapewne odpowiednia eskalacja bez faktów. W Karelii powstała samodzielna brygada rakietowa, uzbrojona w wyrzutnie rakietowej Iskander-M, napisał Izwiestia. Brygada ta podlega przywróconemu niedawno leningradzkiemu okręgowi wojskowemu. Oprócz brygady podlega mu także 11 Korpus Armijny w Królewcu i 14 Korpus Armijny w obwodzie murmańskim, które są budowane. Eksperci nazywają umocnienie rubieży północno-zachodnich adekwatną reakcją na wejście Finlandii do NATO, piszą Izwiestia. No i co z tego? Finlandia się kompletnie tym nie przejmuje. To Rosja ma większy problem z granicą NATO dłuższą od 1300 km. Analityk do spraw wojskowości Mariusz Cielma ocenił wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, że skoro są tam Iskandery, to pewnie też są i głowice. Docelowo zapewne tak, ale tu i teraz, a tak od razu, to nie jest takie oczywiste. Zaznacza przy tym, że rakiety znajdowały się w tym regionie wcześniej, a obecnie doniesienia medialne to przejaw typowej rosyjskiej presji. Rosja przesunęła wyrzutnie może o 100 kilometrów. Wcześniej takie systemy były na uzbrojeniu 26. Brygady Wojsk Rakietowych pod Petersburgiem. Więc ani to coś nowego, ani coś specjalnego. Raczej bym powiedział rosyjski kapiszon. Tymczasem na Bliskim Wschodzie kolejna próba zrobienia czegoś komuś. Chodzi tym razem o Hezbollah, w niektórych mediach nazywany niesłusznie libańskim, bo Hezbollah to jest jak najbardziej ekipa palestyńska, a że działa głównie z terytorium południowego Libanu, to jest kompletnie inna sprawa. I ta organizacja powiadomiła we wtorek, że wystrzeliła drony na izraelską Akkę, o czym poinformował Reuters, podając, że w czasie obecnego konfliktu finansowana przez Iran, bardzo ważne podkreślenie, organizacja nie sięgała tak daleko w głąb Izraela. Celem ataku Hezbollahu była izraelska baza wojskowa Szraga, leżąca na północ od tego miasta. Był to odwet za śmierć członka ugrupowania Husajna Askula, odpowiadającego za siły lotnicze Hezbollahu, który zginął we wtorek rano w ataku izraelskiego drona. Wystrzelone przez Hezbollah drony zostały zniszczone przez siły izraelskie. Armia poinformowała portal Times of Israel, że zestrzeliła nad morzem w tym rejonie trzy podejrzane cele. Dwa u wybrzeży Akki, trzeci w rejonie Nahariji. Czyli była próba wlecenia, wlotu w przestrzeń izraelską, nie bezpośrednio z północy, czyli od południowego Libanu, tylko od strony Morza Śródziemnego. Czyli mają drony, które potrafią latać dłużej. Tymczasem Viktor Orban nie byłby sobą, gdyby nie spróbował czegoś dziwnego. No ale ta sugestia jest bardzo, bardzo niefajna. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w sprawie wyborów europejskich i prezydenckich w USA, to możemy zakończyć wojnę na Ukrainie pod koniec roku, oświadczył premier Orban, prowadzący obecnie kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To by znaczyło, że jego zdaniem są szanse na wprowadzenie do Parlamentu Europejskiego takiej liczby prorosyjskich eurodeputowanych, że mogą wywrzeć odpowiednią presję na Komisję Europejską. No bardzo niefajna sugestia, ale mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie mokry sen tego pana. I druga kwestia,
wybory w Stanach. Czyli liczy na to, że wygra Donald Trump, dlatego był u niego z wizytą i że da się to wszystko razem poskładać. Zamiast od początku jasno powiedzieć w Brukseli, że to nie jest nasza wojna i izolować konflikt, coraz więcej krajów wysyła więcej broni oraz pieniędzy na wojnę, napisał Orban w poniedziałek na Facebooku. I słusznie, bo złu należy się przecież przeciwstawiać. To, że pan, panie Orban, wolisz temu złu wchodzić tam, gdzie kończy się szlachetna nazwa pleców celem wykonania ablucji, to jest to pańska sprawa, a nie reszty wolnego świata. Władze w Budapeszcie wiążą duże nadzieje z czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, licząc na większą reprezentację sił krytycznie nastawionych m.in. do pomocy dla Ukrainy oraz kwestii imigracji. Rząd Orbana sprzeciwia się dalszemu wsparciu finansowemu i militarnemu dla Ukrainy, utrzymując jednocześnie bliskie kontakty z Rosją jako kelner, bym powiedział. Usłużny, pożyteczny idiota i kelner. Według Orbana, jeśli w następnym Parlamencie Europejskim znajdzie się więcej posłów propokojowych, czyli sterowanych przez Ruskich, to wówczas decyzje wojenne w Europie mogą zostać spowolnione, zatrzymane, a nawet zniesione. To nie są decyzje wojenne, to są działania antywojenne poprzez wsparcie tej strony, która już jest napadnięta i ma wojnę, żeby inne tej wojny nie miały. Panie, nie, w sumie mówienie o tym człowieku per pan zdecydowanie obniża rangę słowa pan. Więc po prostu Orban. Orban liczy również na zwycięstwo Trumpa w listopadowych wyborach. Wielokrotnie powtarzał, że gdyby w lutym 2022 roku to Trump stał na czele administracji w Waszyngtonie, to wówczas nie doszłoby do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tata, pitu, pitu. W piątek Orban zainaugurował kampanię wyborczą swojej partii Fidesz do Parlamentu Europejskiego, zapowiadając okupację Brukseli i odsunięcie na bok brukselskich biurokratów. Głównym tematem jego programu wyborczego jest krytyka polityki Unii i NATO w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także sprzeciw wobec nielegalnej imigracji czy promocji praw społeczności LGBTQ. Wybory europejskie odbędą się na Węgrzech 9 czerwca w związku z wyborami samorządowymi. Według sondaży 13 z 21 przewidzianych dla Węgrów miejsc może zdobyć rządząca koalicja Fidesz-KDNP, co byłoby rzeczą raczej niefajną, ale to przede wszystkim dla samych Węgier. A wszystko przed nimi. Tymczasem trochę więcej informacji o zdarzeniu, które mogło się skończyć dosyć niefajnie, a miało miejsce w przestrzeni kosmicznej. Chodzi o bardzo duże ryzyko, którego udało się uniknąć, zderzenia między obiektami kosmicznymi NASA a rosyjskim byłym, ale jeszcze latającym jako takim satelitą. I było do tego bardzo blisko, bo mniej niż 10 metrów się od siebie minęły. Chodzi o zdarzenie na początku tego roku między sondą kosmiczną TIMET NASA a rosyjskim satelitą Kosmos 2221. Departament Obrony ściśle monitorował należący do NASA statek TIMET, aby sprawdzić, czy nie zderzy się on z rosyjskim satelitą, no i się nie zderzył. Chodziło o zdarzenie z 28 lutego. Agencja Kosmiczna stwierdziła, że dwa niemanewrowalne satelity minęły się bezpiecznie o 1:34 czasu standardowego, ale dopiero ponad miesiąc po incydencie NASA ogłosiła, jak blisko zdarzenia były oba statki, obiekty. Początkowy raport Leo Labs, firmy zajmującej się monitorowaniem satelitów, wskazywał, że satelita minął statek kosmiczny, pozostawiając między nimi jedynie 65 stóp przestrzeni. NASA potwierdziła jednak, że przestrzeń była znacznie mniejsza. Podczas 39. sympozjum kosmicznego w Colorado Springs 9 kwietnia zastępca administratora NASA, pułkownik Pam Melroy, powiedziała, że satelita był znacznie bliżej niż się wydawało, a przestrzeń między dwoma statkami obiektami była o połowę mniejsza niż pierwotnie sądzono. Satelity zbliżyły się do siebie ponownie, ale ich spotkanie w lutym było najbliższym przejściem w bieżących przewidywanych ustawieniach orbit. Podano w komunikacie prasowym. Niebezpieczeństwa związane z kolizją były znaczne. Gdyby doszło do zdarzenia obiektów, powstałyby znacznej wielkości i duża ilość odłamków. Drobne odłamki z dwóch statków kosmicznych podróżowałyby z prędkością dziesiątek tysięcy mil na godzinę, czekając na przebicie dziury w innym statku kosmicznym, potencjalnie narażając ludzkie życie. To trochę odświeżające, by przypomnieć, że coś wielkości gumki w ołówku może siać takie spustoszenie w naszym pięknym, niesamowitym systemie, ekosystemie kosmicznym. Czym jest z kolei sonda kosmiczna TIMET? Według NASA sonda ta jest częścią misji naukowej, która bada wpływ Słońca i działalności człowieka na mniej znaną ziemską mezosferę i dolną termosferę, jonosferę.
Został wystrzelony w grudniu 2001 roku i nadal krąży wokół Ziemi jako aktywna misja. Czym jest z kolei Kosmos 2221? To rosyjski satelita już teoretycznie nieistniejącej sieci satelitów szpiegowskich, który waży ponad 2 tony i 200 kg według NASA. Jest to tylko jedna część z ponad 9 tysięcy ton śmieci orbitalnych, które według NASA krążą wokół Ziemi. Kiedyś w końcu ktoś musi zacząć to sprzątać. A teraz pierwszy z pewnej serii rozrzuconej tutaj informacji związanych z działaniami NATO i Polską. Żołnierze, którzy stacjonują w Polsce, to swego rodzaju przesłanie, że NATO będzie bronić swoich sojuszników, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie. Szef NATO oraz premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak spotkali się we wtorek w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej Mateusza Kościuszki w Warszawie. Stoltenberg zaznaczył, że NATO zależy na wypracowaniu sposobów, dzięki którym pomoc Ukrainie będzie bardziej przewidywalna i jeszcze bardziej stabilna. Tworzymy wieloletnie plany zaangażowania finansowego, powiedział sekretarz generalny NATO na tej konferencji. Podkreślił rolę Polski w zapewnianiu możliwości wojskowych Ukrainie i przyjmowania uchodźców. Również w Stanach Zjednoczonych podjęte zostały decyzje o kolejnym pakiecie wsparcia dla Ukrainy. W zeszły piątek ministrowie obrony krajów NATO zdecydowali się na kolejne działania w sferze obrony przeciwlotniczej. Niemcy mają dostarczyć kolejne systemy Patriot. Oczekujemy, że spotkania ministrów niedługo przyniesie konkretne rezultaty. Jak dodał, podejmowane dziś decyzje będą miały wpływ na kolejne pokolenia. Wskazał na zagrożenia ze strony Rosji, dyskutującej wsparcie Chin, Iranu i Korei Północnej. Kwestia bezpieczeństwa nie jest kwestią regionalną, a kwestia jest to globalna. Dlatego należy działać wspólnie z partnerami i na szeroką skalę. Podkreślił też, że NATO to sojusz obronny, nie dążący do konfliktu z Rosją, wbrew temu, co Rosja ciągle odszczekuje. Stoltenberg powiedział też, że silne NATO jest dobre dla Europy, ale jest też bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Na konferencji prasowej po wystąpieniach obu polityków padło pytanie o sytuację na Bliskim Wschodzie, artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i ostatnie rozmowy z Donaldem Trumpem. Rishi Sunak podkreślił, że oczywiste jest, że Wielka Brytania zawsze była częścią NATO. Oczywiście to, że mamy inwestycje i to, że mamy potencjał nuklearny odstraszający, nie jest niejako podstawą naszego bezpieczeństwa. Teraz oczy wszystkich zwróciły się na Bliski Wschód, ale nie możemy zapomnieć o sytuacji w Europie, o tym, co się dzieje na naszym kontynencie i o tym, co się dzieje z rosyjską agresją. Zaznaczył, że oczywiście z Donaldem Trumpem każdy będzie jeszcze rozmawiać. Jeżeli Putina nie zatrzymamy w tej chwili, to każdy kolejny krok będzie kosztować nas znacznie więcej. Dlatego musimy inwestować w siłę odstraszania po to, by Putin nie zatriumfował, powiedział premier Wielkiej Brytanii. W interesie Stanów Zjednoczonych jest to, aby NATO było silne, bo to są dziesiątki partnerów, dziesiątki sojuszników, dzięki temu Stany Zjednoczone też są bezpieczne, powiedział Stoltenberg. I oczywiście dzięki temu mają wtedy Stany Zjednoczone zdolność i potencjał do strategicznej obecności nie tylko w jednym miejscu w Europie, ale również poza Europą, a to jest bardzo ważne. Dodał też, że jest przekonany, że USA pozostaną zaangażowanym sojusznikiem NATO, a w Kongresie Amerykańskim i w społeczeństwie amerykańskim rola NATO jest postrzegana jako bardzo ważna. Ponadto zaznaczył, że w tej chwili 2/3 sojuszników wydaje około 2% swojego PKB na obronność. Myślę, że Europa i Stany Zjednoczone i szerzej Ameryka Północna będą zjednoczone w obliczu zagrożeń. Wyraził też kondolencje z powodu śmierci hiszpańskiego kaprala uczestniczącego w manewrach NATO na poligonie w Bemowie Piskim na północnym wschodzie Polski, który zginął w poniedziałek podczas ćwiczeń. Ja również przyłączam się do tych kondolencji. Ważne rzeczy dzieją się w Niemczech. Wspominałem ostatnio, że aresztowano 3 osoby podejrzane o szpiegostwo dla Chin. Tymczasem wczoraj okazała się informacja, że pojawił się kolejny, tym razem umocowany w znacznie ważniejszym miejscu. Asystent lidera skrajnie prawicowej niemieckiej AfD w Parlamencie Europejskim, mający dostęp do wszystkich przypisanych do jego stanowiska możliwych agent i miejsc w Parlamencie Europejskim. Zarzut jest poważny, bo to pracownik właśnie Maksymiliana Kracha, polityka AfD i głównego kandydata tej partii w wyborach europejskich. I miał on szpiegować na rzecz chińskich służb specjalnych. AfD jako takie chce poczekać na śledztwo po zatrzymaniu mężczyzny. Sam Krach był zaskoczony. W oświadczeniu podał, że o aresztowaniu swojego pracownika dowiedział się z prasy tego ranka. Nie mam dalszych informacji. Oskarżenie o szpiegostwo na rzecz innego kraju to poważne oskarżenie. Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, będzie to
skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy, wyjaśnił polityk AfD. Parlament Europejski zawiesił już oskarżonego pracownika w pełnieniu obowiązków, o czym jednogłośnie podają agencje informacyjne DPA i AFP. Parlament będzie teraz współpracować z właściwymi organami i w razie potrzeby podejmie dalsze działania. Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser była zaniepokojona, trudno żeby nie, skoro taka erupcja wykrywanych w ostatnim czasie działań szpiegowskich, o których gdyby się zastanowili wcześniej nad pewnymi rzeczami, dawno temu by się za to wzięli. Mówiła o niezwykle poważnych zarzutach. Jeśli potwierdzi się, że Parlament Europejski szpiegował na rzecz chińskich służb wywiadowczych, będzie to atak od wewnątrz na europejską demokrację. Faeser nalegała na kompleksowe dochodzenie w tej sprawie, jednocześnie dała do zrozumienia, że kto takiego pracownika zatrudnia, również ponosi część odpowiedzialności. Federalny minister sprawiedliwości Marco Buschmann podkreślił także w stołecznym studiu ARD, że jeśli oskarżenie się potwierdzi, uderzy ono w samo serce naszej demokracji. No i to są rzeczywiście właściwe słowa, ale to nie jest wszystko. Otóż idąc dalej, to że późnym wieczorem, dzień wcześniej, policja namierzyła i dokonała aresztowania Jana G. w Dreźnie, nie przedostało się wcześniej do mediów. Z informacji ARD Hauptstadtstudio RBB i SWR wynika, że prokurator generalny zarzuca 44-latkowi szczególnie poważny przypadek działalności agenta tajnych służb na rzecz obcego mocarstwa. Podobno pracował dla chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa MSS. Ponadto twierdzi się, że zatrzymany przekazał MSS informacje z Parlamentu Europejskiego, będąc asystentem głównego kandydata w wyborach europejskich AfD. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może mu grozić do 10 lat więzienia, ale oskarżenie stawiane jego pracownikowi jest także problemem dla samego Kracha. Otóż ten asystent przyjechał do Dresdna w 2002 roku jako obywatel Chin, gdzie początkowo studiował na Politechnice. Obecnie posiada obywatelstwo niemieckie. Po studiach pan G, albo raczej Herr G, był dyrektorem zarządzającym firmy importowo-eksportowej produktów z Chin w Dreźnie. Przy zakładaniu firmy podobno doradzał mu sam Krach, który pracował jako prawnik i konsultant do spraw zarządzania w Dreźnie. W roku 2019 Krach wszedł do Parlamentu Europejskiego jako poseł AfD i zatrudnił Herr G na stanowisku asystenta. Na tym stanowisku miał dostęp do informacji niewątpliwie interesujących chiński wywiad. Wydaje się, że przynajmniej na początku roku istniały na to konkretne dowody. Prokuratorzy federalni zarzucają mu, że w styczniu wielokrotnie przekazywał swojemu klientowi wywiadu informacje o negocjacjach i decyzjach w Parlamencie Europejskim. Sprawą zajmował się początkowo Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, a następnie śledztwo przejęło Federalne Biuro Policji Kryminalnej. Czyli odpowiednio długo wychowywali sobie temat. Długoterminowa inwestycja chińskiego wywiadu. Tak oni są cierpliwi. Tymczasem z rzeczy technologicznych pojawiają się pewne ciekawostki. Długi czas ładowania obecnie dostępnych akumulatorów to jeden z największych problemów. W zasięgu znajduje się jednak technologia, która mogłaby to zmienić. Stoi za nią zespół złożony przez przedstawicieli KAIST, czyli Korea Advanced Institute of Science and Technology. Stworzone przez nich baterie nie tylko cechują się bardzo szybkim ładowaniem, ale dodatkowo nie wykorzystują litu, który jest bardzo drogi. Zamiast tego drugiego i coraz trudniej dostępnego pierwiastka inżynierowie postawili na sód, który jest nawet 500-krotnie bardziej dostępny. Ta sodowo-jonowa konstrukcja została szerzej zaprezentowana na łamach Energy Storage Materials. Autorzy publikacji podkreślają, że ich hybrydowy układ łączy w sobie materiały anodowe stosowane zazwyczaj w akumulatorach z katodami typowymi dla superkondensatorów. W efekcie uzyskiwana jest wysoka pojemność oraz szybkie tempo ładowania i rozładowywania. Sprawia to, iż mówimy o realnej alternatywie dla akumulatorów litowo-jonowych. Akumulator sodowo-jonowy zaprojektowany przez koreańskich inżynierów mógłby być wykorzystywany na przykład w elektrycznych samochodach, samolotach czy elektronice. Te ostatnie zajmują obecnie dominującą pozycję na rynku, ale rosnące ceny litu czy konsekwencje środowiskowe jego wydobycia stanowią zdecydowane minusy całej technologii. Szukając alternatyw, naukowcy z Korei Południowej przetestowali dwie różne struktury metaloorganiczne do zoptymalizowanej syntezy akumulatorów hybrydowych. Synteza materiału katodowego doprowadziła do uzyskania wysokiej pojemności, a dzięki połączeniu obu wariantów inżynierowie stworzyli system pozwalający na stabilne przechowywanie energii i bardzo szybkie ładowanie.
wachlarz możliwych zastosowań będzie więc szeroki i współpraca na dłuższą metę z przemysłem południowo-koreańskim jak najbardziej ma sens. A tymczasem Czesi idą do przodu. Praga kupuje automatyczne pociągi z systemem sterowania. Za bagatela 15 miliardów złotych. Operator metra praskiego ogłosił przetarg na zakup około 69 pociągów metra do obsługi w trybie automatycznym istniejącej linii C i powstającej linii D tegoż metra. Zamówienie obejmuje też instalację systemu sterowania ruchem w technologii CBTC, drzwi peronowych, budowę centrów sterowania ruchem, przebudowę zajezdni, utrzymanie taboru przez 35 lat, a systemów przez 25 lat. Szacowana wartość zamówienia to 86 miliardów koron, czyli około 14,7 miliarda złotych. Co ważne, Praga oczekuje rozwiązań pod klucz. Linie C i D będą w pełni automatyczne, bez maszynistów, w ciągu kilku lat. Dzięki temu będziemy mogli zwiększyć do maksimum częstotliwość, a na naszej najbardziej obleganej linii, czyli C, poprawimy przepustowość o około 20%. Automatyzacja wymaga wymiany taboru oraz systemów. Dialog konkurencyjny w tym zakresie jest podzielony na trzy fazy. Kwalifikacja, dialogu i składania ofert. Podmioty, które spełnią warunki formalne, techniczne i finansowe, zostaną zaproszone do udziału w fazie rozmów i negocjacji. Wyobraźcie sobie, że przy tych wszystkich stawkach, jakie są tutaj wymienione, i celu, podzielą te wszystkie składy. 16 będzie jeździło na nowej linii, pozostałe na starej linii 53 składy i planują to z wyprzedzeniem. A koszty utrzymania tych wszystkich systemów i eksploatacyjne przez okres, na jaki zaplanowano te pociągi, to około 2/3 kosztów utrzymania, czyli life cost cycle, o którym tyle się ostatnio mówi i tyle się przypomina, jeśli chodzi o naszej armii podejście do zakupów. To się robi w odpowiedni sposób od samego początku, a nie dopiero na koniec, kiedy już klepnięto zakup, to wtedy się o wiele trudniej rozmawia o tym, co i jak z serwisem i obsługą. Uczmy się, uczmy. Tu jeszcze jedno podejście do tematów brytyjskich. Takiego poziomu nakładów na obronność, jak zaprojektowany i zaproponowany obecnie przez premiera Wielkiej Brytanii, od dawna tam nie było. Wielka Brytania zwiększy wydatki na obronność do 2,5% PKB do 2030 roku. I zapowiedział to podczas wystąpienia w Polsce. Rishi Sunak podkreślił, że jako premier musi mieć na uwadze bezpieczeństwo brytyjskich obywateli i obywatelek, a może to zrobić dzięki ofiarnej służbie żołnierzy, którzy są gotowi swoje bezpieczeństwo poświęcić w obronie wartości, w które wierzą Brytyjczycy. Wskazywał na zagrożenia płynące z działań krajów takich jak Rosja, Iran i Korea Północna, które mają dostęp do zaawansowanych technologii w niektórych zakresach. Mówił, że coraz częściej trzeba mierzyć się z atakami hybrydowymi i dezinformacją. Brytyjski premier podkreślał, że w tej sytuacji konieczna jest znaczna ofiarność i przygotowania do obrony. W tej chwili ogłaszam największe zasilenie naszej obronności. Zwiększymy wydatki na obronność właśnie w takim zakresie. Te działania zaczynają się dzisiaj i ta kwota zainwestowana będzie rosła. W ciągu najbliższych 6 lat zainwestujemy dodatkowo 75 miliardów funtów w naszą obronność. Stoltenberg, który był tego świadkiem, podkreślił, że Wielka Brytania jest jednym z kluczowych sojuszników w ramach NATO i ma ogromny wkład w bezpieczeństwo. Dodał, że Wielka Brytania przewodzi siłą sojuszu w Estonii, a jej samoloty strzegą przestrzeni powietrznej. Zjednoczone Królestwo znajduje się także w sercu ćwiczeń Steadfast Defender, które w tej chwili się toczą. Te ćwiczenia w chwili obecnej angażują ponad 16 tysięcy osób personelu wojskowego Wielkiej Brytanii. Pojawiły się dziwne tłumaczenia mówiące o tym, że Wielka Brytania aż taką ilość żołnierzy może wysłać albo wyśle do Polski, co absolutnie nie jest prawdą. Jest to typowy, po błędach, wykorzystany motyw przez propagandę rosyjską. Nie ma mowy o wysłaniu teraz do Polski 16 tysięcy żołnierzy Wielkiej Brytanii. Kiedy doszło do nielegalnej, bezprawnej aneksji Krymu, właśnie Wielka Brytania jako pierwsza zaoferowała szkolenia i wsparcie wojskowe Ukrainie. Po pełnoskalowej inwazji w roku 2022 właśnie Wielka Brytania zaoferowała kolejne szkolenia dla żołnierzy ukraińskich i przekazała wartą miliardy funtów pomoc wojskową. Dzisiejsze ogłoszenie kolejnego pakietu wsparcia, czyli mówimy o 580 milionach funtów de facto, to kolejny ważny krok.
A na co jeszcze zwrócił uwagę premier Wielkiej Brytanii? Został on zapytany o zagrożenia, jakie widać ze strony Chin. Jasnym się stało, powiedział, że Chiny mają zupełnie inne wartości niż my. Działają bardzo autorytarnie wewnątrz i bardzo asertywnie na zewnątrz. Musimy podejmować praktyczne kroki w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Jeśli tylko możemy, korzystamy z naszych możliwości, żeby blokować możliwości Chin. Na przykład usunęliśmy z naszej sieci chiński sprzęt telekomunikacyjny i nie chcemy, żeby Chiny były częścią naszych planów nuklearnych. Dialog jest dialog, ale zasady i bezpieczeństwo ponad wszystko. Jestem przekonany, że walcząc z przestępcami wysyłającymi ludzi w tak niebezpieczną podróż, ocalimy wiele istnień. To było z kolei nawiązanie do kolejnej zwyżki zainteresowania przez migrantów nielegalnym dostaniem się do Wielkiej Brytanii. Chodzi tu o to, że doszło do kolejnego wypadku w nocy z poniedziałku na wtorek na kanale La Manche. Zginęło w nim co najmniej 5 migrantów, w tym 7-letnia dziewczynka. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Wimero na północy Francji. Przedstawiciel lokalnych władz poinformował, że łódź ze 112 migrantami osiadła na mieliźnie i wywróciła się. Uratowano 47 osób, z których 4 przewieziono do szpitala, a ponad 50 osób zdecydowało się kontynuować przeprawę. Syndrom oblężonej wyspy wymusi bardziej radykalne działania na Wielkiej Brytanii, tego jestem pewien. Ponadto pytanie, gdzie były w tym momencie służby francuskie? A Rishi Sunak powiedział, że jeszcze póki jest premierem Wielkiej Brytanii, zawsze będzie ona, czyli Wielka Brytania, stała na straży obrony swoich wartości. Musimy pokazać naszym przeciwnikom, że jesteśmy zdeterminowani, zdecydowani działać i że ich próby zmiany naszych granic siłą się nie powiodą. To dosyć mocne i potrzebne słowa, zwłaszcza jeśli są wypowiadane w Polsce. Tymczasem, patrząc bardziej na działania amerykańskie, wiadomo jedno. Pentagon gotowy jest do wysłania Ukrainie pakietu broni o wartości około $1 miliarda. Z czego, no już najpierw my o tym mówiliśmy wcześniej, tacy jak ja i Marek Meister, ale już potem zaczęły o tym pisać media amerykańskie. Znacząca część tego całego pakietu jest w gotowości do natychmiastowej wysyłki po podpisie prezydenta pod wczoraj uchwaloną ustawą już Senatu potwierdzającą pakiet $60,8 miliardów dla Ukrainy. Jak tylko ten podpis będzie, to ruszy. Ruszy, bo już jest blisko i będzie tam coraz bliżej i znacznie szybciej niż by się można było spodziewać jeszcze miesiąc temu. Pentagon jest gotowy do wysłania Ukrainie nowej transzy uzbrojenia. W skład pakietu mają wejść między innymi rakiety obrony powietrznej i amunicja artyleryjska. Jak podaje Associated Press, powołując się na przedstawicieli administracji USA, pakiet może zostać ogłoszony tuż po tym, jak Senat przyjmie, a już przyjął ustawę. Według źródeł agencji w skład transzy wejdzie wachlarz amunicji różnego typu, w tym rakiety przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, duża liczba pocisków artyleryjskich, a także wozy opancerzone. Pytany o to podczas briefingu na pokładzie Air Force One rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapowiedział, że prezydent Biden podpisze ustawę tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Procedowany przez Senat projekt zawiera m.in. dostawy pocisków ATCMS o zasięgu 300 km, o co od dawna zabiegał Kijów. Według wyliczeń Pentagonu całkowita wartość wysłanego dotąd przez USA sprzętu wojskowego to $44,2 miliardy, zaś wartość sprzętu przekazanego przez USA i 50 innych państw koalicji wspierających Ukrainę to ponad $87 miliardów. Tymczasem trzeba się bronić, o czym była mowa, na różne sposoby przed Chinami. USA właśnie w związku z tym nakłada sankcje na chiński uniwersytet, bo naukowcy ci są blisko stworzenia całkiem możliwe, że przełomowego napędu dla okrętów podwodnych. Byłby to w tym momencie okręt podwodny napędzany plazmą i USA dosyć poważnie podchodzą do zagrożenia z tego wynikającego. Uczynienie okrętów podwodnych niewidzialnymi dla przeciwnika wymaga przede wszystkim zadbania o to, aby dźwięki i wibracje z wewnątrz nie przedostawały się na zewnątrz. Za ich generowanie, a tym samym wystawienie okrętu podwodnego na działanie sonaru, odbiera głównie napęd i powiązane z nim generatory. Walkę z tym można podjąć albo z wykorzystaniem specjalnych powłod anechoidalnych na zewnętrznej części kadłuba, albo poprzez ulepszenie samego układu napędowego. I właśnie w tą drugą ścieżkę skierował się Harbin Engineering University. Jeśli idzie o schemat działania, to niszczenie okrętów podwodnych nie różni się od zwalczania innego sprzętu na wojnie. Tak to mniej więcej wygląda.
Przynajmniej na tym najwyższym szczeblu, bo niezmiennie taki okręt najpierw trzeba wykryć, a dopiero potem można zaatakować. Tyle tylko, że to pierwsze jest znacznie trudniejsze od wykrycia sił naziemnych, powietrznych czy też nawodnych. I wcale nie pomaga w tym fakt, że okręty podwodne są w porównaniu do myśliwców niczym żółwie, ale potrafią się lepiej ukryć. Sonary dzielą się z kolei na dwie główne grupy. Ten sprzęt do lokalizacji. Aktywne i pasywne. W większości przypadków marynarki używają tych pierwszych, czyli pasywnych, które tylko i wyłącznie nasłuchują, w ogóle nie dając podwodnemu światłu o sobie znać. Trudno się temu dziwić, bo sama aktywacja sonaru jest równoznaczna ze zdradzeniem swojej pozycji, a tym samym daje wrogowi okazję do wystrzelenia torped. W obu przypadkach takie wykrywanie generuje różnego rodzaju problemy, między innymi konieczność rozpoznawania sygnatury akustycznej konkretnych wrogich okrętów i potencjalne taktyczne rozwiązania, które można zastosować, aby ukryć się przed możliwym oddziaływaniem. Więc, szanowni państwo, jeśli Chińczykom by się udało zrobić coś takiego o wiele cichszego, no to niestety mogłoby to mieć wpływ na chwilę obecną technologiczną dominację zachodnich krajów, zwłaszcza Ameryki, nad technologią, jaką w tym zakresie posiadają Chiny, aczkolwiek i tak niestety wykonali oni znaczący postęp, jeśli chodzi o wyciszenie swoich okrętów. No ale nie tak dawno temu musieli się wynurzyć podczas patrolu w rejonie Chile, bo coś nie pykło. I to by było w tym momencie na tyle, szanowni państwo. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy możliwy opisany na kanale sposób. Szczególnie polecam Patronite i Supi wszystkim tym, którzy wspierają w każdy opisany sposób. Bardzo dziękuję, bo dzięki wam ta niezależna twórczość jest możliwa. Miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.